Simba, król lew. Odcinek 29. Zapomniana kraina. To niesamowite. A może mam halucynację? Augustyn ostrzegał mnie, że zmęczenie sprawia, że widzi się różne dziwne rzeczy. Muszę odpocząć. Jutro będę potrzebował dużo siły. Powinniśmy go śledzić, panie. Siedź cicho, hieno. Nie mogę się skoncentrować. Alex, myślisz, że uda nam się przejść koło nich? Musi nam się udać. Pośpieszmy się i zabierzmy, co trzeba. Jeśli będziemy czekać do rana, to nam uciekną. Teraz są zbyt zmęczeni, by walczyć. Nie sądzisz, panie? Denerwujesz mnie, hieno. Poczekamy do jutra. Panie, ale teraz jest najlepszy moment, aby ich zaskoczyć. Tak sądzisz? Pewnie zrobili na nas jakąś pułapkę. Mylę się? Nie, panie. Ty się nigdy nie mylisz. Simba, gdzie jesteś? Tu jestem. Bądźcie cicho. Nie budźmy ich jeszcze. Jutro muszą mieć dużo siły. Chciałem spać, ale tu jest za głośno. Ach, ten Balu. Skąd wiedziałyście, że jesteśmy w tej jaskini? Jak się tu dostałyście? Zobaczyłyśmy ślady tygrysa za waszymi i postanowiłyśmy iść tym tropem. Tygrys i hiena chodzą dookoła jaskini. Widzieliśmy, jak nas tu śledzili. Na co oni czekają? Ciekawe, dlaczego nie weszli tu za wami. Dzień dobry. Musimy coś zjeść. Tygrys wie, że będziecie musieli stąd wyjść. Zgadza się. Ale jeszcze nie wie, że znalazłem stąd drugie wyjście. Wspaniale, Simba. Jesteśmy bezpieczni. Teraz tygrys nas nie złapie. Wiedziałam, że uda nam się uratować naszych przyjaciół. Wspaniale, Simba. Dobra robota. Nie byłbym tego taki pewien. Na zewnątrz dzieje się coś dziwnego. Spójrzcie, co o tym myślicie? Widzicie? Straszne, prawda? Coś mi mówi, że ta dolina pochodzi z innej epoki.
Wstawajcie, musimy iść. Przepraszam. Hej, kiedy tu przyszłyście? Jesteście gotowi? Zaraz dam temu tygrysowi nauczkę. Już raz się z nim zmierzyłem, teraz też sobie poradzę. Pamiętacie, jak odzyskałem piłkę sama? Pamiętam. Twoja piłka przynosi nam same kłopoty. Jelonku, jesteś zazdrosny, bo piłka jest moja. Proszę, nie zaczynajcie kolejnej kłótni. Alex ma rację. Musimy już iść. Chcielibyśmy wiedzieć, jaki jest plan. No właśnie. Powinniśmy przestać gadać i pójść przejściem, które odkrył Simba. Jest stąd drugie wyjście? Tak. Ale nie wiemy, czy jest bezpieczne. Prawda, Augustynie? Zgadza się. Musimy to sprawdzić. Trzymajmy się razem. Augustynie, ty leć z przodu. Może ktoś inny chciałby poprowadzić? Nie, dzięki. Słyszeliście? Nie podoba mi się to. Musimy sprawdzić, skąd dobiega ten głos. Chodźcie, musicie być silni. Trzymajcie się razem. Uważajcie, mam. To kamień z wulkanu. Tu są rośliny tropikalne. Ciekawe, jakie zwierzęta tu żyją. Patrzcie, te wulkany nadal są czynne. To niespotykane. O nie, to prawdziwy dinozaur. Co to jest? To gatunek dinozaura. To straszne. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś tak okropnego. Nie chcę, żeby to mnie zjadło. To dinozaury. Chyba odkryliśmy coś, co przeniosło nas w czasie. Nie możemy zmarnować takiej okazji. Tygrys nie będzie czekał w nieskończoność. On nie jest taki straszny jak ci tutaj. Oni są o wiele gorsi. Za późno na zmianę planów. Ruszamy. Razem damy radę. Musimy być odważni i nie panikować.
Jak myślisz, Jelonku, powinniśmy iść czy zawrócić? Zobaczmy. Simba chce wiedzieć, czy stawimy temu czoła. Myślicie, że jest tu gdzieś miód? Balu, nie mów o jedzeniu, wszyscy jesteśmy głodni. Na wszelki wypadek mamy ze sobą bandaże, maści, lekarstwa, wszystko, czego trzeba. Chowajcie się. Uważajcie, woda jest gorąca. Woda jest wrząca. Biedny Sam. Już dobrze, uspokój się. Nie pozwolimy, żeby zrobili ci krzywdę. Na pewno znajdziemy jakąś drogę, żeby przejść przez tą dolinę. Wychodźcie. Już po wszystkim. Nikomu nic się nie stało. Uważaj, oni mogą wrócić. Droga wolna. Lepiej bądźmy czujni. O nie, gdzie jest Baloo? Gdzie on poszedł? Zostańcie tu, poszukam go. Nie ruszajcie się stąd. Trzymajcie się razem, Baloo. Przepraszam, że musiałeś po mnie wylecieć. Szukałem miodu. Musimy przedostać się dziś na drugą stronę doliny. Na razie nic nam nie grozi. W razie czego schowamy się pod moim magicznym płaszczem. Zupełnie o nim zapomniałem. Jeśli nie zgubię mojej piłki, pójdę z wami. Jestem zbyt zmęczony, by iść tak daleko. Nie widzę twojego płaszcza, Simba. Jesteś pewien, że go nie zgubiłeś? Widzę, że z tego wszystkiego zapomnieliście o jednej bardzo ważnej rzeczy. Musimy słuchać się naszego przyszłego króla. Potrzebuję waszego wsparcia. Nawet nie myślicie, że mógłbym zgubić mój magiczny płaszcz. Na pewno jesteśmy bezpieczni. Może dalej będzie miód? Baloo, mógłbyś choć na chwilę przestać myśleć o jedzeniu? Patrzcie, tam jest ścieżka, która prowadzi przez dolinę. Widzicie? Ale nie wiemy, dokąd ona prowadzi. No właśnie. Jest tylko jeden sposób, żeby się o tym przekonać. Chodźmy. Idziemy. Ale wam dobrze. Zasłużyliśmy sobie na to. Uważajcie na dinozaury. Najwyższy czas, abyśmy ich złapali, hieno. Zwołaj wszystkich. Wstawaj. Co cię tak śmieszy? Mój sen, panie. Tak? Chętnie posłucham. To było niesamowite. Byłam sama na skraju Wielkiego Kanionu. Walczyłam z Simbą i jego przyjaciółmi. Ich było więcej, ale i tak nie mogli mnie pokonać. Próbowali wszystkiego, aby się mnie pozbyć, ale byłam niezwyciężona. Najlepszy był widok Simby trzęsącego się ze strachu. Tak się bał, że oddał mi swój tron. Miałaś na myśli, że to mi oddał swój tron. Oczywiście, panie. Przestań się ociągać. Wydałem ci rozkaz. Naprawdę? Masz zebrać wszystkich. Chcę zobaczyć minę Simby, jak będzie się poddawał. Potrzebuję kilku ochotników, którzy wywabią Simbę na zewnątrz. Chyba nie ma chętnych, panie. Znowu muszę sam wszystko robić. Jaki masz plan, panie?
Musisz zagonić ich prosto w moje szpony, hieno. Mam tam iść sama? Cisza. Idź tam i rób, co ci kazałem. Dobrze, panie. Pewnie jeszcze śpią. Nie ma się czego bać. Jak tu ciemno. Na co czekasz? Nikogo tu nie ma. Chodźmy. Pewnie nie są daleko, czuję ich. Nie moglibyśmy poczekać, aż wyjdą? Tak jak planowaliśmy? Dorwę Simbę i sprawię, że się podda. Idź szukać ich i zawołaj mnie, jak coś znajdziesz. Tak, panie. Nie podoba mi się to. Tutaj, panie. Nie ociągaj się, hieno. Dziwne to miejsce. Dzięki tej roślinności trudno będzie nas znaleźć. Lepiej bądźmy ostrożni, nie wiemy, kto tu jeszcze żyje. Mam tylko nadzieję, że nie jacyś okropni mięsożercy. Skryjcie się pod moim płaszczem. Uważaj na mój ogon. Przepraszam. To kolejny wulkan, czy po prostu burczy ci w brzuchu, Balu? Co to było? Brzmiało jak sam. Zostaw mnie. Sam? To największe zwierzę, jakie widziałam. Na szczęście nic nam się nie stało. Ciekawe, jak my się tu dostaliśmy. Widziałeś? To było niesamowite. W takich chwilach żałuję, że nie jestem mięsożerny. Przepraszam, nie wiedziałem. On był tak wielki jak drzewo. Nie martw się sam. Cieszę się, że udało nam się mu uciec. A teraz trzymaj się z nami. Simba, spójrz. Lepiej schowajcie się pod moim płaszczem. Ja pierwszy. Od teraz wszyscy trzymamy się razem. Dobrze. A więc zapomniana kraina naprawdę istnieje? Myślałem, że istniała tylko w starych opowiadaniach. Panie, widziałeś to? Niesamowite. Widziałeś, jaki on był ogromny? Może one pozbędą się Simby. To jakiś koszmar.
Przestań gadać i zajmij się szukaniem tropu. Tu są same potwory. Chodźmy stąd. Myślałam, że już po mnie. Miałem taką nadzieję. Nieładnie tak mówić, panie. Co tam mamroczesz? Nic, panie, niewiele brakowało. Przestań, bo inaczej rzucę cię na pożarcie tym prehistorycznym bestiom. Nie, chcę zapomnieć o tym miejscu. Co teraz, panie? Okrążymy dolinę i zaczekamy, jeśli Simba i jego przyjaciele wyjdą stąd żywi, sam się nimi zajmę. Myślisz, że im się uda, panie? Tamte bestie wyglądały naprawdę groźnie. Mam nadzieję, że im się nie uda. Co to? Simba jest mój. Pozbędę się jego. Jeśli dalej tak pójdzie, niedługo będziemy w domu. Dobrze, że Simba ma magiczny płaszcz. Dobrze, że Simba nas prowadzi. Dobrze, że pomagamy sobie nawzajem. Już się nie mogę doczekać powrotu do naszego lasu. I obiadu. Ciekawe, czy daleko jeszcze do domu. Może będziemy musieli tu przenocować? Jeśli tak, przyda nam się dużo siły i cierpliwości. Nie zniechęcajcie się. Przynajmniej nie dopuściliśmy do tego, żeby tygrys zajął nasze królestwo. Szkoda, że nie ma tu miodu. Czy Simbie i jego przyjaciołom uda się bezpiecznie przejść przez dolinę i pokonać wszystkie przeszkody? Dowiecie się o tym w następnym odcinku.